action, nagrywa się Mareczku. Masz dzisiaj wyzwanie, zajebiste wyzwanie, bo musisz... Chciałem się spytać, czy ty za jakieś wyrzutka mnie masz, czy za śmiecia? Powiedz szczerze. Ale chciałem to wytłumaczyć widzom. Za wyrzutka, czy za śmiecia? Masz przeżyć dzień za 100 zł. No ja wiem, co ty sobie obzdurałeś? Że ja będę za 100 zł? No ale to jest dobra stawka, to jest dobra stawka, 100 zł. No zajebista stawka, sobie obzdurałeś, pochwal się, co przed chwilą mówiłeś. Że skoro jest tam jakaś minimalna, no to ja też mam. A co, ja ale nie, minimalnie? Nie... Jestem zajebisty, nie, jestem królem. Jeżeli miałbyś minimalną, to musiałbyś przeżyć za... Ale nie mam, to no, po co mam to robić? No właśnie, minimalna to jest 80 zł dziennie. Tutaj masz 100 zł dziennie do wydania, bo nie masz minimalnej. Nie, ja nie wiem, tak już działa, to jest dla mnie jakaś patologia. Po co ja mam się męczyć? Stary, ludzie, w 2022 roku jest inflacja i ludzie za tyle muszą przeżyć, więc chcemy sprawdzić... No to niech se żyją, ale ja nie będę tak... Ja chcę sprawdzić, jak ludzie po prostu żyją za taką kwotę. Uwierz, za 100 zł dziennie. Mówię, że to nie jest nic dobrego. Nie możemy nagrać dnia za 100 koła? No nie, dzień za 100 zł. Dobra. Tak? No dobra, udowodnić. Przeżyjesz dzień za 100 zł, tak? Tylko dzisiaj. I to jest ostatni film. Bo już to jest kolejny taki film. Było jakieś za 500 zł, za 1000. Już nigdy tego nie nagrywam. Ostatni raz, jesteś pewny? No... Już nigdy nie nagram takiego gówna. Dobrze. Że będę się poświęcał dla filmu. Dobrze. Koniec mojego poświęcania się dla jakichś filmów. Dobrze. Które ty wymyślasz. Witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku Mareczek przeżyje dzień za 100 zł, także zapraszam państwa do oglądania. Robił debila z siebie. Dobra, jesteśmy na Orlenie. Środek lokomocji, jaki wybrał Marek, to jest niestety Audi. Nie wiem, dlaczego wybrał taki środek lokomocji, no bo wiadomo, ma przeżyć po dzień za 100 zł. Paliwo jest po 6,89. To się tam zrobimy. Dobra. I ile chcemy kilometrów zrobić? No nie wiem, około 300-400 km. Licz 35. Za 21 zł. Na 22. No dobra, 21,56. Może liczyć. Jak za tyle zatankujemy, no to powinno starczyć. To zatankuj może za 22 zł. Ale to na pół. Ale stary, no nie, to ty masz przeżyć dzień za... A ty za ile będziesz sobie? Ale to stary, to ja w ogóle nie wydaję pieniędzy. A to czemu ja? No bo ty masz przeżyć dzień za 100 zł. Także tankuj za 22 zł i zostaje ci 78 zł. Mogłeś wybrać bilet. Bilet byłby tańszy, na pewno. Nie, to ja bym tak robił. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę... Te biedaki też jeżdżą samochodami. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę... Co, jak biedak jedzie samochodem, to ja nie mogę? Dobrze, Marek, możesz się zamknąć. No ale no co, to źle? Ja mam być gorszy od biedaków? Dobrze. Oczywiście nie bierzemy środków amortyzacyjnych auta i tego, że za auto się płaci, tak? No po prostu tak jakby już ktoś miał to auto. Bierzemy to pod uwagę, także no nie jest to w 100% rzetelne, no ale inaczej nie da się to po prostu tego zrobić, więc... więc tych środków po prostu no biedaki nie, nie jeżdżą takimi, słuchajcie. Dzisiaj już to kosztowało 400 zł. Dobra, jest zatankowany. Dlaczego zatankowałeś za 20 zł? No za ile mam zatankować? Za teoretycznie 22. No dobra, zobaczymy, może uda się za 20. Dobra. Jak na razie jest świetnie. 20 zł i 5 groszy. No ale zobacz, że jest złoty 52 tu. Czyli połowę można z tego odliczyć. Czyli ile? 75 groszy? 75 groszy, czyli realnie 19. No ale nie każdy ma firmę. I jeszcze im podarowała 5 groszy. Ale nie każdy ma firmę, więc nie możemy tego tak liczyć. I podarowała mi 5 groszy. Dlaczego ci podarowała 5 groszy? No bo końcówka. Aha, podarowała no, ci 5 groszy. Na stacji. Aha. Do równej kwoty, czyli realnie to mnie kosztowało 19,25. 19,25. No dobra, no możemy to teoretycznie policzyć, chociaż nie każdy ma firmę, no ale dobra, policzmy to tak. Nie mają. 19,25. No, ale ja mam to dobra, szczęście. Jedźmy. No to co, przyjechaliśmy na w sumie śniadanie, obiad, nie co wiem, to ma znaczy? Śniadanie, obiad, to znaczy? Obiady domowe za 17,90. Na co liczyłeś? To nie jest jedzenie, to jest karma. Karma dla ludzi, żeby co przeżyli. Znaczy? No karma dla ludzi, żeby po prostu przeżyli. Nie rozumiem. No ja, jak ty chcesz za 18 zł jedzenie? Na ile jedzenie kosztuje? No jak chcesz, to ty możesz sobie to zjeść. Nie no stary, no musimy realizować dzień, no to co, będziesz głodny chodzić? No nie, do jakichś barów, chodźmy do normalnej restauracji, no cokolwiek, no. No ale w normalnej restauracji to za sam... Ja nie będę jadł karmy dla ludzi. Ale stary, w normalnej restauracji to dania zaczynają no się dobra, od 50 chodź, zł. Chodź cwaniaku, no. Ja nie pójdę. No i co? Nie, źle się czuję. Ja się boję takiego życia po prostu. Boisz się takiego nie życia? Nie wiem, jak tak można. No. Zobacz, jak to było tanie. 41 zł za 2. 41 zł za 2, czyli straciłeś 20 zł i 50 groszy. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Dostaliśmy zupkę za darmo. Bardzo miła pani, która nas obsłużyła. Dała nam jeszcze dodatkową no, ale zupkę. To jest tanie jedzenie. No, a czego ty się spodziewałeś? No, że będzie jakieś, no wiesz, że jakieś inne ceny chociaż. To znaczy? Ja nie chcę takiego życia. A spróbujesz chociaż? Nie, stary, no wymyślasz, czekaj. Nie. Ja spróbuję. Nie dam radę, to jest zbyt tanie. Nie no, stary, dobra zupka. Nie dam radę, ja po prostu odpuszczam, nie? To jest zbyt tanie, ja sobie pójdę jakiegoś hot dogu. Nie no, stary, zostań, no schabowy będzie. No nie, ale mnie to nie interesuje, to nie jest dla mnie. A co, hot dog jest drogi? No, jest tańszy nawet, tanie by mi to wyszło. Ja chcesz, to sobie jedz. Ja nie chcę takiego życia. Nie no, stary, musisz to zrobić, musisz to zjeść. No to chcesz, to jedz. Nie będziesz ze mnie pajaca robił, kretynie. A co, że to niby cię obraża, czy co? No a co, a nie? Nie obraża mnie to? Nie mogę patrzeć, jak się staczasz. Co, bardzo dobra zupka. Wielki YouTuber.
Uber, tak? Zupę za darmo je. No ale stary, no dostaliśmy za darmo, to dlaczego mam nie zjeść? Nie, nie mogę na ciebie patrzeć, jesteś obrzydliwy i gardzę po prostu z tobą. Ale wyjątkowo dobra... Naprawdę, nie spodziewałem się tego po tobie. Straciłeś resztki godności. Widać, że są mało wartości odżywczych. No bo co, to jest naprawdę pęczak. Chyba jakieś tam warzywka powrzucane. No bardzo mało wartości odżywczych. Nie ma mięska, no ale mimo wszystko jest za darmo, więc nie można narzekać. Jak najgorszy śmieć. Powinieneś to jeszcze z podłogi jeść, wiesz? Jak lubisz taki klimat. Garnie, lubisz. No garnie się, serio. Lubisz takie klimaty, tak? No to nalej se do miski i jedz jak pies. Dobra, ogarnij chyba, ale chyba niżej się upaść nie da. Ja podziękuję, nie? Ja sobie poczekam. Dobra, w tej cenie dostaliśmy jeszcze schaboszczaka. Zupka była bardzo dobra, schabowy. Wygląda też na apetycznego. Powiem ci, że jak za tą cenę, całkiem nieźle. Za ile? Za jaką cenę? Za 20 zł i 50 groszy. I chcesz mi powiedzieć, że to jest dobra cena? No zajebista. No jak można tak się upodlić? Jak upodlić? No to ja nawet nie chcę stać obok tego. Tyle ci mogę powiedzieć. I przez ciebie, przez twoje głupie pomysły znowu zmarnowałem kolejne dwie dychy. No stary, no ale musisz coś zjeść. No ale ja sobie i tak będę musiał kupić to, co ja będę chciał. No stary, no to co, nie przeżyjesz dnia? No nie, no na razie jest dobrze, tylko mi go trudnie za każdym razem. Życie namówiłem na jedzenie? Tutaj 20, tutaj 20. Ty się w ogóle nie liczysz. Z pieniędzmi. Ja myślę, ale stary, że na benzynę to ty chciałeś to wydać. Nie uda. Ty chciałeś na benzynę wydać. No i lepiej, że wydał więcej na benzynę niż za to. Dobra, ja zjem. Jak nie chcesz jeść, to zjem twoją porcję też. Tylko z ziemi, tak jak mówiłem. Debil. Wstydź się tego, co zrobiłeś. Co zrobiłeś? Dwa zjadłeś? Bardzo dobre, w areszcie było gorsze. Jak śmieć, najgorszy. Dobra, a tak całkowicie serio? No to było średnie, nie wiem, takie totalnie bez smaku, no nie wiem, nie oceniłbym tego dobrze, nie oceniłbym tego źle, jak za 20-50, nie ma co narzekać, no ale nie chciałbym tam jeść, w sensie jak na co dzień. To jadłeś. To znaczy? Idziemy do apteki. Do apteki? Źle się czuję. Jak się źle czujesz? No tabletki jakieś muszę kupić, nie wiem czy to od tego, co zobaczyłem przed chwilą, ale no, nie wiem, źle się czuję. A co, przeziębiony jesteś czy co? Nie wiem, niech mi baba daje jakieś tabletki. A wiesz, że to też w zakres wchodzi? Nie nagrywaj. Ale to też w zakres wchodzi. Palisz szepeta. A co ja robię? Palisz ajkosa. Nie? No to nie wiem jak to się nazywa, no ale to wkłady kosztują, tak? No ale ja nic nie paliłem. 11,50. Ale ja nic nie paliłem. Stary, wkłady kosztują 11,50, wypalasz jedną paczkę. A co ja mam? Jak jakiś... Gdzie jest spędzać jakiś najgorszy co? Nawet nie mogę sobie zrobić tego, co robię codziennie? No to to musisz, ale to wczoraj kupiłem! No i co z tego, ale no dzisiaj to palisz. A dzisiaj zaczęliśmy nagrywać. Nie, dzisiaj to palisz, masz 11... Pokaż ile to kosztuje. Ile ma kosztować, no? No ile kosztuje? Nie wiem, zobacz. 11,50, tak jak mówiłem. 11... No ale pół paczki jest. Stary, wypalasz paczkę dziennie no na pewno. No to jak tak, to idę sobie kupić drugą, no nie ma problemu. Nie. No nie, no idę sobie kupić, to skoro już chcesz być tak dokładny. Ale ostatni raz tak się poświęcam dla filmu. Jestem debilem, że ja to robię. Naprawdę, jestem debilem. A ci ludzie, co to oglądają, tego po prostu nie potrafią docenić. Ale doceniam, jak stracą. Stary, uważaj, jak wydajesz pieniądze, bo zostało ci tylko 48 zł i 70 groszy. A co, ja źle coś robię? Ja no, się na razie. Zajebiście. Na razie w miarę normalnie. Znaczy, także dziwię się, że ta kasa tak leci, nie? 12 No, 14. Chyba powinieneś jak najmniej wziąć, nie? Ale nie ma żadnych mniejszych? Wiesz, takich na przeziębienie? To jednak 8 będzie. Jak już chcesz tak na grubo lecieć, to zobacz co tutaj jest. 8,50 wydałeś, stary. No ale stary, po co ci ubrania? Co? Po co ci ubrania? No, przecież ty sam mówiłeś, tak? Że to ma tak, no, a nie inaczej. No teoretycznie tak, ale w ciubudzie? Jezu, weźmiesz mi to? Kto to? Takiego czegoś byś nawet nie nosił. No nie chcę tego dotykać, weź to. Ale po co? No weź to, ja zapłacę. Ale jak jest tego ale sens? Ale po co się kłócić ze mną? Ale jak jest no tego sens? No weź to. Ale nawet tego nie ubierzesz, to jak jest tego weź sens? Weź to. Ale jak jest tego sens? Sam chciałeś. No weź tą szmatę. Tylko mi potrzymaj, bo nie chcę brudzić rąk. No i co? No i teraz idziemy zapłacić. Daj to tutaj. No wrzuć to. I kartą. 8,63. No dobra. 8,63. No i powiedz mi, jaki jest sens, że to kupiłeś? Biedak nawet nie może sobie kupić koszulki. Bo tutaj mi się ubrudziło. Ale ja nie rozumiem, dlaczego nie mogę nawet biedaki sobie kupić koszulki. To znaczy? Pomożesz mi? No jak nie mogę, kupiłeś przecież koszulkę. No ale no za 8 zł? To jak to ma wyglądać? No teoretycznie jakiś kur... New Yorkera chcą tanie rzeczy. Także to jest sieciówka teoretycznie tania, tak? Jakieś Stradivariusy. Dobra, i muszę sobie kupić do tabletek jakąś wodę. Do tabletek musisz kupić ile wodę. Ile mi jeszcze zostało? No nie wiem, musimy policzyć, bo... Pamiętasz, ile tam wydałem? 8,50, a tutaj 8 coś. Także... 8,63, tak? Także zostało ci około 30 zł, stary. Także uważnie, uważnie, bo minęły dopiero 2 godziny, a tu już prawie pieniędzy nie masz. Kurde, no i nie mam jak tego umyć. No jak to mam zrobić? A może jeszcze na myjnie pojedziesz, co? Nie, no bez kitu. Po co ja tylko robię koszulkę? Może na myjnie jechać. Idziemy. Nad czym się zastanawiasz?
No muszę wziąć wodę do tych tabletek, bo nawet nie mam. No bo to kupicie tabletki, a to później się napije, bo ja lubię takie. Chodź jeszcze. Ale stary. No chodź! Kosztuje 3. No nie, nie możesz tak rozwalać kasy. Słyszysz? A nie możesz tak rozwalać kasy, tam miałeś tańsze wody. Ale ja muszę coś pić. To są jedne z droższych. Jak jedne z droższych? No normalne wody, przecież specjalnie wzięłem małe. A co właśnie ja mam... powinieneś wziąć dużą, żeby było taniej chyba, czy nie? Co, ja jakiś śmieć z plastiku pić, czy co? Czego nie rozumiesz? A wodę kokosową muszę pić, bo jest zdrowa, tak? No to na to później, na to będziemy gdzieś jechać. Zaraz nie będziesz mieć pieniędzy, jeżeli będziesz tak robić. No Jezu, ile to będzie kosztować? No to odłóż oczysz Red Bulla, no. No nie, ja go potrzebuję. Odłóż tego Red Bulla. A ja potrzebuję, czego nie rozumiesz. Odłóż Red Bulla. No, a co, biedaki nie piją? No nie piją w sumie, masz rację. Dobra, idź do kasy. No ale dobra, biedak od czasu do czasu możesz się wody napić kokosowej. No nie stać ludzi takich, tego pokroju na wodę kokosową. Stary. Ale to nie będzie drogie. Nie, stary, zostaw to. Nie, ale zostaw nie, no to. Nie, to jest specjalnie dla biedaków takie. No nie, to nie jest dla biedaków. No fajne jest. Nie stać ludzi na takie rzeczy. No nie, jak ktoś zarabia. Nie zabieraj mi. Jak ktoś zarabia 3000 zł miesięcznie, to nie kupuje takich rzeczy, stary. Odłóż to, wodę kokosową też powinieneś odłożyć. Bo nie stać ludzi takich, tego pokroju na takie rzeczy. To mogę, ale ja chcę tą wodę. No dobrze, no to wiesz, no ale to nie jest dopasowane do twojego budżetu, stary. Woda kokosowa jest droga. I co robisz? No nie no, stary. No co, muszę coś zjeść? No to weź paluszki, masz paluszki taniej. Ale nie chcę. Chcę to. Ale to jest drogie, to kosztuje 5,89. Jezu, z tobą nagrywanie czegokolwiek to jest po prostu jak sklep. Stary, wydałeś 9,47. No właśnie mało. Nigdy nie wydałem tak mało w sklepie. Na dwie wody i na jedną wodę kokosową. No stary, no to trzy dobra, wody. Dobra, ale co, ja mam zdychać? Ale... wziąłeś ile... No dobra, ale sugeruję, że biedak nawet nie może zachorować. Też się z tym zgadzam, bo go nie stać na leki. 300 ml i 300 ml. Nawet nie kupiłeś jednego litra napoju, a wydałeś 10 zł. A ja mam z plastik kupić, żeby się czymś zarazić? Wiesz, jak? Co się dzieje z plastikiem? Co? Plastik jest pozyskiwany w taki sposób, że po prostu go przetwarzają. Kilka razy używam. Co, ja mam po kimś pić? A butelki nie robią tak, że czyszczą butelki? Nie, butelka jest zawsze świeża. No nie zawsze, bo piwa na przykład są za kaucy zwracane. A co, chcesz odkupić tą butelkę? Nie. No to po co się pytasz? Ja się nie pytam, cię po prostu stwierdzam fakt. No to chcesz odkupić butelkę, to ci sprzedam. Nie rozumiem jednej rzeczy. Po co przyjechaliśmy do galerii handlowej, skoro zostało ci 20 zł? No bo ja już rozumiem wszystko. Co znaczy? W tym challenge nie chodzi o to, żeby przyjść dzień za 100 zł. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak żyją biedaki. To znaczy? No oni też chodzą po galeriach, po sklepach, przymierzają ciuszki, ani za to nie płacą. Albo kupują i zwracają. Aha, czyli co? Będziesz chodzić po sklepach i będziesz udawać, że, no, że to żyjesz, to moje. Tak? I tak sobie pójdę zrobić zdjęcie jakieś do przebieralni. Aha. No a co ty myślisz, że jak biedaki żyją? Trzeba po prostu mieć umysł biedaka. Trzeba zrozumieć. Ja ich nie rozumiem. Czyli co, pójdziesz do przebieralni, przebierzesz się w rzeczy, zrobisz sobie zdjęcie w lustrze i stawisz sobie na Instagrama, tak? No jak będą zwroty, to kupię i oddam. Aha. No i co, i będę się lansował w nowych ciuchach po galerii, za 5 minut pójdę i oddam. W którym stoję? Ty można zwracać, idziemy, chodź. Syra, chcesz tak zrobić? No trzeba mi teraz myśleć umysłem biedaka. Kupujesz, nosisz przez kilka dni i zwracasz. No. Jakby zrozumiałem trochę, nie? Że życie w nędzy to też życie. Bardziej przeżycie. Aha. Ale mimo wszystko oni jakoś dają radę żyć. Chodzą w tych ubraniach. Wiesz, to mi będzie kosztować? Ile? Dam im na chwilę 200, a później przyjdę po te 200. Jak gdyby nigdy nic. No rzeczywiście, 199 zł. No. Mogę iść sobie do kolejnego sklepu, zrobić zakupy za 1000 zł? Kto mi zabroni? 409,97. Na zwrot jest 30 dni, słuchajcie. Także co, zakładamy na siebie też maty. Niby mamy nowe ciuchy, ale jednak nie do końca. To znaczy? No to co, no, mógłbym nawet nosić to 30 dni, tak? Myślę, że jak biedaki robią, noszą 30 dni i oddają. Tylko... myślisz, że tak robią naprawdę? No jeszcze zabezpieczają metki. I specjalnie nie kupują tych dodatkowo płatnych toreb. Zobacz, jak zaraz będę zajebiście wyglądał, patrz. I co, teraz się przebierzesz i będziesz w tym chodzić? No tak, no i zaraz to oddaję. Jak no i to? Co, zobacz, ja mam zajebisty dzień luksusowy. Po prostu trzeba było to zrozumieć. Tak samo mógłbym iść teraz do jakiegoś fast fooda, powiedzieć, że mi nie smakowało i żeby mi oddali. Tak żyją biedaki. Wyglądam jak luksusowy biedak. Niby nie mam, no ale jednak mam. No, teraz idziemy na jakąś degustację. Wiesz, jak żyją nędzarze? Patrz. Śmieciu, myślałeś, że nie dam rady? Że co nie dasz rady? Bo chodzą po tych galeriach, do kibla przychodzą pić wodę za darmo. Ale szczerze? Jest godzina, łazimy po tej galerii już od paru godzin. Jest godzina 20:20. Sądziłem, że nie przeżyjesz, nie? No to byłeś w grubym błędzie. Pluję na ciebie za to, że nie wierzyłeś we mnie nigdy. Nie wierzyłeś we mnie, przyznaj się. No. A ja ci udowodniłem. No jeszcze nie udowodniłeś, zostało ci 3 godziny. Ja ci udowodniłem, że się da, zrobiłem to, tak? No jeszcze nie udowodniłeś, 3 godziny 40 minut zostało. Jesteś dla mnie zwykłym śmieciem. Idziemy stąd. Patrz, bierzesz sobie taki zestaw w hamburgerze,
i będę miał darmowego, będę miał darmowe pryt. W jaki sposób będziesz mieć darmowe frytki? Teraz trzeba za to zapłacić raz, a tak to resztę będę miał gratis. Mówisz, że będziesz mieć darmowe frytki? No to zaraz zobaczysz, jak to zrobię. Patrz, zapłać kartą, a później powiem im, że nie dostałem frytek. Siadaj. Patrz, co mam. Całe zamówienie. Jest? Widać, że hamburger? Widać, że jest wszystko? No widać, no. No, no to teraz w takim razie idę z tym paragonem i mówię, że nie dostałem żadnego zamówienia. I będę... A ile zapłacili za to? Za to 7,50, a będę miał jedzenie o wartości 15 zł. Tylko... Ale mówisz, że nie dostałeś całego zamówienia? No mówię, że nie dostałem. I trzeba brać zawsze na wynos, żeby nie było widać na kamerach. Ale czego nie widać na kamerach, stary? No, że co... Nie, no jak powiesz, że nie ma innego produktu, to może w to uwierzą, ale jak powiesz, że nie ma całego zamówienia, to w to nie uwierzą. Spokojnie, ja to zrobię. Dobra, nie, zaryzykuję. Mówiłem. Skąd to masz? Patrz, nie dość, że dostałem cały zestaw jeszcze raz. Widzisz? To jeszcze dali mi kawę w ramach przeprosin. Serio daj ci kawę w ramach przeprosin? Na co? No powiedziałem im, że nie dostałem zamówienia, że nic nie było, że czekam tutaj nie wiadomo jak długo. Zacząłem się kłócić, no i po prostu wydali mi. I to jak błyskawicznie było zrobione. Czyli jeszcze szybciej niż to. Czyli dali ci hamburgera, frytki i kawę za 5 zł, za 7,50. I tak można żyć, tak żyją biedaki. Oni też przychodzą 10 osób i zwracają te wszystkie rzeczy. Myślisz, że ja tą kawę piję? Nie, wiem. Nie piję. Chodzę nie się widziałem, żebyś pił, ale po co to robisz? No zobacz, nowe ubranie, kawka i co? I wszyscy myślą, że ja nie wiadomo ile pieniędzy wydałem. A ja nic nie wydałem na to. To wszystko za darmo. Wszystko co widzisz jest za darmo. Za zero. I teraz idę to oddać. Te rzeczy, tak? No a co mam z tym zrobić? Przecież mi się rzygać chce. To jest czyjeś tak, taki biedak, jak najgorszy biedak. Mimo, że fajnie, że za darmo, a czuję się jak takie gówno najgorsze zużyte. Stary, jeżeli nie zdążysz oddać tego w przeciągu 14 minut, zostało 14 minut, to... Spoko, ja się nie spieszę. Ale stary, jak jeżeli nie dzisiaj, nie... to mam na to jeszcze 29 dni. Ja wiem o co chodzi, tylko, że wtedy film jest bez sensu, rozumiesz co chodzi? Spokojnie, zaraz... Przegrałeś będę. Zakład wtedy, nie? Zaraz będę miał na koncie ile tam, chyba jeszcze 14 zł mi zostanie. No dobra, jeszcze, na razie jesteś na minusie, jeszcze, nie? I jeszcze skończyłem dzień z plusem. Na razie jesteś na minusie, stary. Patrzcie jaka kawka. Za darmo, wszystko. Dobra, poszedł to oddać. Wstyd jak cholera. W sensie, ja bym tego w życiu nie zrobił, no ale nawet baba się z nim śmieje. Straszny wstyd, naprawdę. O, proszę bardzo, proszę uznać moje konto. Zwrot zrobiony. Czyli co, pieniądze wróciły ci na konto, tak? No tak, nachodziłem się, najadłem się i za to tak naprawdę zapłaciłem 7,50. No spędziliśmy tutaj 4 albo 5 godzin, stary. Widzisz, śmieciu? Nie wierzyłeś we mnie, tak? Znaczy, ale to nie jest życie, to jest nędza. To nie jest nędza, ale nie wierzyłeś we mnie. A mnie stać na dużo więcej. Na co cię stać? Zostało ci 14,70. Mógłbym kupić cały ten sklep. Zostało ci 14,70, stary, do teraz wydania. Teraz idziemy na stację, pójdę się sklać i trzeba po prostu dotrwać do końca, bo jest godzina 20:21 i po prostu trzeba jakoś przetrwać do końca dnia. Za ile chcesz kupić ten alkohol? Zostało mi 14,60. 14,60. Możemy zrobić tak, bo w tym momencie kończy się możliwość jeżdżenia autem, bo wyjeździłeś już swój dzienny limit. No jak wyjeździłem dzienny limit? No wyjeździłeś dzienny limit, zatankowałeś za 20 zł. No i co z tego? No i to z tego, że wyjeździłeś swój dzienny limit. No dobra, no to mogę podjechać na stację, zatankować i kupię sobie jakieś piwo jedno? Teoretycznie tak, no ale chciałeś się uchylać chyba, co? No to dwa kupię. No ale no to wiesz, zanim podjedziesz na stację, zanim wrócisz, no to już wyjeździsz tą benzynę, nie? Stacja jest stąd. No nie mam daleko, ja mogę zostawić to samochód. No to wyjedź. Co? No to wyjdź. Dobra. Samochód tu zostaje. Dobrze. Widzę, że z promocji zacząłeś chyba korzystać. Chyba dobra opcja, co? No, czy ja wiem. Skleję się jak księciunio. I zapomnisz o rzeczywistości, tak? Dokładnie. Czy co? Do rana mnie nie ma. Ty, no ale powiem ci, że na niezłą promocję trafiłeś, 11,96. No niestety za auta... 11,96 za 4 piwa, zostało mi 2,64 i przepraszaj mnie teraz. Za to, że we mnie stary, nie wierzyłeś. Przepraszaj mnie. Przepraszaj cię, jak wytrzymasz do 24. No, to już będę dawno spał. Idę się schlać, nawet może zaraz zacznę. A nie uważasz, że takie życie jest bardzo smutne? No jest smutne. Współczuję. Chociaż biedaki nawet nie wiedzą o istnieniu takiego piwa. Bo to jest jedno z takich, w sensie lepszych, nie? Ale w sensie, no, no czy ja bym czy lepszy? Kupił jeszcze tańsze. I ja to chociaż, wiesz, kupiłem sobie jakąś fajną wodę, rozkminiłem, jak ciuchy zdobyć, a biedaki, no, po prostu, no, nie mają takich rzeczy, nie? Stary, ale to jest jedno z tańszych piw, nie? Chociaż normalnie kosztuje 4,99, także, no, nie wiem. No dobra, to co, mówisz, że się sklejesz, tak? Za 3 godziny mnie przepraszasz, tak? Dobrze, przepraszam cię, jeżeli wytrzymasz. Jak to ja mam otworzyć? Mogę ci pomóc. No to... Ty cię powinieneś mieć otwierać, ale, wiesz... No, otwieraj to piwo i pijemy. Znaczy, ja tylko piję. Nawet bym nie chciał tego sikacza, stary. Średnie, ale dam radę. Czemu siedzisz w garażu, stary? Ale to już jest sens, chciałem się poczuć jak najgorszy śmieć.
Na sam koniec materiału. Na sam koniec materiału. Bo jest starszy, ja 58. Ty parłowo. To we mnie nie wierzyłeś. Powiedziałeś, że ja nie dam rady? No ale co to za przeżycie? Powiedziałeś, jest? Że ja nie dam rady? Ale co to za przeżycie? Żyjesz jak nędzarz. To co to za przeżycie jest? Ostatni raz poświęciłem się dla głupiego filmu. Żyłeś jak nędzarz, stary. Jak najgorszy śmieć żyłem się. No właśnie. No to co to jest za osiągnięcie? No to jest właśnie osiągnięcie. Miałeś przeżyć na poziomie za 100 zł. Dobra, idź stąd. Przepraszaj. No, że przepraszam, no nie wierzyłem w ciebie, że przeżyjesz. Ale powiem ci, że żyłeś jak nędzarz, nie? Wyjdź. I kończysz jak nędzarz. Wyjdź! Kończysz jak nędzarz. Wyjdź z gaz światło. A wiesz, że za prąd teoretycznie też powinniśmy wyjdź doliczyć. Wyjdź z gaz światło. Wiesz, że powinniśmy doliczyć za prąd, za gaz, za ogrzewanie, wyjdź, za wszystko, nie? I byś nie przeżył. Wyjdź. Mam cię w dupie. No, gratulacje, choć zrobiłeś jakiś challenge. Nędzarz.